Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję kolejnej obudowy od marki Dark Flash. Tym razem będzie to obudowa Dark Flash Night K1. I dla mnie osobiście jest to najciekawszy model z testowanych ostatnio, ponieważ ja po prostu lubię nietypowe obudowy, a ta na pewno do takich klasycznych nie należy. Zresztą wszystko zobaczycie w dzisiejszym filmie. Ceny obudów marki Dark Flash oraz inne ciekawe linki macie w opisie filmu, a tymczasem bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Na początek rzućmy okiem na obudowę w stanie surowym. No, wygląda naprawdę ciekawie, nietypowo, bardzo agresywny design, taki nieoczywisty. Natomiast jeśli chodzi o układ komponentów wewnętrzny, no to będzie on standardowy, ponieważ płyta główna będzie na panelu bocznym, karta graficzna będzie też zorientowana tak, jak to zazwyczaj bywa. W tej chwili zdjąłem już jeden z paneli, jest jeszcze w folii, natomiast jest to całkiem solidna szybka i przykręcana jest w trzech miejscach. Mogłoby się wydawać, że ta obudowa ma tutaj po prostu takie przestrzenie na wylot, ale w akcesoriach znalazłem tutaj przeróżne filtry magnetyczne, przeciwkurzowe. Te wszystkie tutaj miejsca będzie można je zamontować. Od boku przed kurzem chronią szyby, a tego typu filtry są chyba tak jak tutaj na te wentylatory i tak samo na górze. Mamy dwa takie miejsca. Te dwa filtry są na taśmę dwustronną, a pozostałe są magnetyczne. Z tego co widzę, chyba nie będzie nic na spodzie obudowy, ale o tym przekonamy się za chwilę. Teraz pytanie, skąd taka cena obudowy, jak nawet nie mamy w zestawie wentylatorów? Powiem Wam tak, ta obudowa waży ponad 7 kg i dosłownie wszystkie, zaznaczam wszystkie elementy, wykonane są ze stali. Jest to stal grubsza niż w większości obudów, bo jest to 1,2 mm, a na ogół mamy od 0,7-0,8 takie właśnie wartości. Tak więc mamy tutaj tylko i wyłącznie stal i hartowane szkło, nic więcej. Ciekawy też panel sterowania umieszczony z boku. Tak więc na pierwszy rzut oka ta obudowa wygląda bardzo ciekawie. Ale co dalej zobaczycie za moment, ponieważ u mnie upłynie sporo czasu, a na filmie będzie co tylko chwila. Natomiast mam tutaj zamiar zamontować około 6 wentylatorów, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Myślę, że naprawdę efekt może być fajny. No i przy okazji tej wstępnej prezentacji wyświetlało Wam się także, co można do tej obudowy gdzie zamontować. Jedyny taki w sumie minusik to jest to, że ta obudowa jest w miarę wąska, jeśli chodzi o przestrzeń wewnętrzną i chłodzenia procesora tylko do 155 mm. Tak więc nie będzie obudowa do największych chłodzeń typu Tower, natomiast większość takich standardowych chłodzeń zmieści się bez problemu. Moje chłodzenie już przymierzałem przed testami i będzie ok. Zresztą zobaczycie wszystko już za moment. Ok, wszystko zmontowane. Powiem Wam, że w tej chwili, kiedy mamy już wewnątrz komponenty, zasilacz, ciężką kartę graficzną, płytę główną z chłodzeniem i dodatkowe 6 wentylatorów, to ta obudowa zrobiła się już naprawdę ciężka. Pozakładałem także magnetyczne filtry przeciwkurzowe. Co prawda nie wszystkie powierzchnie są szczelnie zakryte, ale to pokażę Wam za chwilkę. Zacznijmy może od przyjrzenia się panelowi sterowania. Jak widzicie, panel umieszczony jest na boku, więc w zależności od tego, po której stronie stanowiska ustawić tą obudowę, może być to mniej lub bardziej wygodne do dostępu. Natomiast generalnie wygląda to ciekawie. Mam jeden port USB 3.0, dwa porty USB typu 2.0, mamy gniazda audio, tak pracujący leciutko przycisk reset, praktycznie bezgłośnie i tak lekko wystarczy go wcisnąć, żeby zadziałał. I mamy włącznik, wyłącznik, który właśnie tak klika. No i jak widzicie, te oba przyciski są metalowe, więc nawet w przyciskach tutaj nie użyto plastiku. Odpalamy obudowę i w tej chwili zaczyna się robić już naprawdę niesamowicie. Natomiast zobaczmy sobie, jak to wygląda po kolei w praktyce. Przede wszystkim wentylatory. Dałem wentylator tutaj. Jest drugi wentylator z tyłu. Następnie są dwa wentylatory na górze. Jeden wentylator z przodu w górnej części i jeden wentylator z przodu w części dolnej. Czyli w sumie mamy tutaj potężny, naprawdę potężny przepływ powietrza. Jak widzicie, te filtry magnetyczne bardzo ładnie się tutaj wpasowały w to miejsce, tutaj oraz tutaj. Natomiast nie jest ta obudowa tak w 100% przykryta filtrami, ponieważ na przykład tutaj mamy prześwit, tutaj mamy też prześwit. Jeśli damy sobie jeszcze te filtry z zestawu przyklejane, to możemy sobie te przestrzenie też zakryć. Tutaj między szybą mamy też taki niewielki wlot powietrza, po drugiej stronie jest to samo. Natomiast taki jest urok tej obudowy. Można by powiedzieć, że jest to obudowa półotwarta, ponieważ nie jest tak hermetyczna jak standardowe obudowy, gdzie praktycznie filtrów nie mamy tylko i wyłącznie z tyłu, ale z drugiej strony ma ona swój urok. Pod spodem obudowy dość duży prześwit, w najwyższym miejscu ma on około 5 cm.
cm. Wszystkie podpory wykonane są tutaj z metalu. Od przodu mamy logo Dark Flash. No i z tyłu również mamy tego typu element, więc całość wygląda po prostu fenomenalnie. Rzućmy okiem na tył obudowy, wentylator. Tutaj jest drugi, mamy porty płyty głównej. Mamy standardowo 7 śledzi, możliwość także montażu karty graficznej w pionie i na dole miejsce na zasilacz. Natomiast od spodu prezentuje się to tak, mamy po prostu dół zasilacza i tutaj nie ma żadnych filtrów i taka po prostu przestrzeń pod obudową. I co prawda ta obudowa nie ma aż takiej przestrzeni przez to, że jest dość wąska w porównaniu z klasycznymi obudowami. Natomiast jeśli chodzi chociażby tutaj o to miejsce, to możemy sobie tędy poprowadzić sporo kabli. Tak samo wnęka dolna pozwala na pewną organizację, a tutaj już mamy coraz mniej miejsca w tej przestrzeni, tak więc tu mamy jakieś 20 mm, ale tu w tej wnęce mamy już 33 i tutaj od góry mamy jakieś 28. Więc generalnie jak sobie dobrze te kabelki tutaj przemyślicie, uporządkujecie, no to da radę. I tu mamy miejsce na przykręcenie dysku 3,5 bądź 2,5 calowego, jak tam wolicie. Kolejne miejsce jest tutaj, od drugiej strony. Natomiast ja to miejsce wykorzystałem na kontroler do wentylatorów, no i troszkę na uporządkowanie kabelków. Mamy gumowane przepusty tutaj, tutaj oraz tutaj, czyli mamy 3 sztuki. Jak widzicie, jest dość duże wycięcie na backplate, więc wymiana chłodzenia też tutaj nie będzie jakimś wielkim problemem. I ja sobie to do przodu puściłem także czujnik, ponieważ tym zestawem 6 wentylatorów, który zamontowałem, można zarządzać z pilota. To jest bardzo fajne. Powiem Wam, że do tej obudowy ten zestaw super się skomponował. No i sam panel, jest to solidna szyba, grube hartowane szkło. No i zajrzyjmy teraz do wnętrza obudowy. I cóż widzimy? Jest zasilacz. Na dole mamy tutaj element usztywniający obudowę. No i pod spodem jest po prostu taka przestrzeń. Kable od przedniego panelu wychodzą sobie tędy. Tak to się prezentuje od środka. Mamy tutaj mocowania. No i widzicie, że cały zestaw, czyli i zasilacz, i karta graficzna, i płyta główna są troszeczkę przechylone. Natomiast górą pod względem przestrzeni też jest ok, możemy bez problemu podłączyć przewód zasilający procesor. Jest także sporo miejsca od wentylatora do chłodzenia procesora, więc spokojnie mogłyby być tutaj nawet 2 wentylatory na chłodzeniu. I są te wszystkie przepusty, także mamy otwór tutaj dołem do puszczenia kabelków, możliwość montażu większych płyt głównych, czyli też pełnych ATX-ów. Więc jeśli chodzi o porządkowanie kablowania, to od tej strony wszystko wygląda całkiem nieźle. Że jedna uwaga, przewody od karty graficznej mam troszeczkę krótkie i musiałem je puścić bezpośrednio od zasilacza do samej karty, ponieważ jak próbowałem je sobie przełożyć i wyjść tymi gumowanymi otworami, no to niestety okazywały się zbyt krótkie. I to moje chłodzenie tak już prawie wyczerpuje limit, jeśli chodzi o wysokość chłodzeń, ponieważ do tej szyby zostało mi tam może z 1,5 cm zapasu, ale tutaj, gdzie mamy te 2 wentylatory, możecie umieścić chłodnicę o wielkości 240 mm, więc jest to też fajne miejsce blisko do procesora, więc na pewno każde chłodzenie sięgnie. Gdybyście na taką chłodnicę się zdecydowali, to możecie jeszcze dołożyć 5 wentylatorów, ponieważ tutaj jeszcze jest jedno miejsce, już mi ten sześciopak po prostu nie wystarczył, żeby wszystkie możliwości wyczerpać, więc w sumie możemy tutaj zamontować aż 7 wentylatorów. To jest naprawdę dużo. To jaki to jest przepływ powietrza, zobaczycie zresztą w testach, jak to wygląda. I przy okazji ten przycisk power z takim przyjemnym niebieskim światłem sobie świeci. A więc mówiąc krótko, każdy element tej obudowy jest po prostu solidny i przemyślany. I poziom hałasu przy wentylatorach ustawionych na bardzo wolne obroty to niecałe 37 dB, więc bardzo cichutko. Natomiast podczas grania warto sobie wentylatory wrzucić na wyższy bieg. Dlaczego? Zobaczycie za chwilkę w drugiej części testu, gdzie zobaczycie wyniki podczas grania w grę. Rozpoczynamy testy. Jak na razie wentylatory są na swoim minimalnym trybie, więc jest cichutko, ale krążenia powietrza praktycznie nie ma. To jest bardziej taki tryb ozdobny. Pogramy kilka minut, zobaczymy, co się będzie działo. Wygląda na to, że obudowa sama w sobie jest dość przewiewna, no ale jednak cyrkulacja powietrza to jest ważna rzecz w odprowadzaniu ciepła, więc na razie nie ma tragedii. Może 42-43 stopnie na procesorze i 63 na karcie graficznej, ale w tym układzie z biegiem czasu będą się te komponenty jeszcze bardziej nagrzewać. No a po co sprzęt ma się męczyć na takim chłodzeniu? Włączyłem teraz zestaw wentylatorów na maksymalną wydajność. Od razu temperatura na procesorze spadła z 43 do 39 stopni i po kolejnych kilku minutach gry mamy 36-37, więc temperatura jest dużo niższa niż w przypadku wentylatorów na wolnych obrotach. Dlatego widzicie już, że warto w takiej obudowie mieć dobry system chłodzenia. Jeśli byście jeszcze mieli chłodzenie cieczą, to temperatura by była znacznie niższa.
Natomiast karta graficzna 65 stopni to jest taka normalna temperatura jej pracy, między 60 a 65 stopni, nie ma się czym martwić, więc ta karta też doszła do pewnego poziomu temperatury, ponieważ gra, jakby nie było, jest dość wymagająca graficznie, no i dlatego też około 65 stopni będzie i to jest dobra temperatura dla karty graficznej, a procesor momentami zahaczał nawet o 35 stopni, no więc widzicie, że jest dużo, dużo lepiej, przyjemniej, można przy tych temperaturach naprawdę sobie długo pograć, nie martwiąc się o przegrzanie komponentów. I nawet przy tak wydajnym chłodzeniu jest to 43 dB, jeśli chodzi o poziom hałasu, siedząc bardzo blisko od tej obudowy, więc powiem Wam, słychać szum powietrza, natomiast mi osobiście to za bardzo nie przeszkadza w czymkolwiek, tym bardziej jakby się grało na słuchawkach, no to w ogóle nie ma problemu. No jeśli ten system wentylatorów sobie wyłączymy, to mamy jakieś 39 dB niecałe przy pracującej karcie graficznej i chłodzeniu procesora, a jak widzieliście na pulpicie mieliśmy sporo ciszej. Tak więc lepiej mieć moim zdaniem troszkę głośniej, ale dobry przepływ powietrza, dobre chłodzenie komponentów, ponieważ jak wyłączyłem te wentylatory, to znów procesor zaczyna się bardziej nagrzewać. No dobrze, obudowa jest na pewno nietypowa, nie jest to prawda najtańsza, tym bardziej, że dostajemy ją bez jakichkolwiek wentylatorów, ale weźmy pod uwagę, że mamy tutaj solidną obudowę o nietypowym designie, wykonaną wyłącznie ze stali i z hartowanego szkła. Nie ma tutaj dosłownie ani jednej plastikowej części, więc to też robi swoje. Jak widzieliście, do obudowy możemy zamontować mnóstwo wentylatorów i możemy w jej wnętrzu zbudować naprawdę potężny komputer. Tak więc ta obudowa na pewno zaciekawi osoby szukające czegoś bardziej nietypowego, o ciekawym wyglądzie, a jednocześnie dobrych możliwościach tak rozbudowy, jak i możliwościach chłodzących. Jeśli ta obudowa Wam się spodobała, to jej ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu, a jeśli szukacie innej obudowy, to macie osobną playlistę, już około 50 recenzji obudów tam jest, więc też niemało. No i będę bardzo wdzięczny za wsparcie kanału, szczególnie kliknięcie przycisku subskrybuj. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to warto ten przycisk w tym momencie wcisnąć, nic to nie kosztuje, a dla mnie to znaczy naprawdę bardzo wiele. Jak chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i po prostu oglądać kolejne moje filmy, za co również będę wdzięczny. Więc na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć!